Witam moi drodzy, dzisiaj będziemy się bawić na Rosza. Z góry chciałem przeprosić, bo jestem troszeczkę chory, tak więc będę najprawdopodobniej troszeczkę sobie kasłał, ale mam nadzieję, że to nie straci na jakości filmu. A więc dzisiaj sobie robimy Rosza z moim ziomalkiem Nikesh Ali. Bardzo spoko, ogarnięty druid. Tak więc taki mały team hancik we dwóch. Jedziemy na Lower Rosha, ogarniamy sobie Lower Rosha plus Bridge. Pokażę wam tutaj mniej więcej takie trzy rundy, które robimy, staki, w których tutaj stoimy. Teraz tutaj mamy, załóżmy, jeden z pierwszych staków po prawej stronie. Tutaj druid się ustawia, rzuca Wildgrove. Ogólnie mamy taką umowę mniej więcej, że ja stoję w miejscu. Jeżeli jakiś potwór się na niego przerzuci, to wtedy do mnie podchodzi, a ja ekscytuję. A to dlatego, żebym ja po prostu nie biegał. A dlaczego? Dlatego też, że w momencie, kiedy wybijamy potworki i one podają z osiem po kolei, ja je od razu otwieram. I po prostu jakbym odszedł od tego, to bym się zamknął cały lot, prawda? A jest to bardzo uciążliwe, że tak powiem. I no i stracilibyśmy na czasie, tak jak widzicie, tutaj otwieram jeszcze raz backpacki, bo czegoś zawsze nie wziąłem, albo nie wiem. Wiem, że było 8 potworków na klacie, ja mam tylko 7 otwartych, więc gdzieś jest jeszcze jeden, nie? Tak więc tutaj wracamy. O, tutaj ktoś wszedł nam. I teraz tak, o, idziemy sobie tutaj do góry. Powiedzmy, że tu jest ten most, bridge, prawda? I teraz tak, o, tutaj mamy sobie 5 potworków, 5 mobów, 5 frazli. Na full defie, jak widzicie, mam chyba najlepszy set, jeżeli chodzi o mój level. Full def, ornate na fizykę. Garlic Knuckle, bardzo ważny, sword ring. Prismatic ring w pogotowiu, w momencie, kiedy miałbym zawsze więcej frazli. Można go używać, ale jakoś mnie takie potworki nie biły w tym huncie, więc spoko. No tutaj się wybijamy 4. No tutaj Sai spadło. Czyli tutaj są dwa staki, 5-4, bez żadnego Wildgrowtha, bez niczego. Na spokojnie. Jakby co tu można, są schody u góry. Schodzimy. Teraz tak, o, zgarniam tutaj z middle, czyli z środka, wszystkie potworki. Podchodzę pod schody. I wybijam. Jak to widzieliście wcześniej, użyłem scyzoryk na tym kamieniu szarym. W momencie, kiedy użyję scyzoryka na kamieniu, to może mi albo wyjść fraz, albo wypadnie mi taki proszek, który zbieram do bakieta automatycznie. Te bakiety można kupić w NPC na Rosha, za tam nie wiem, już nie, nawet nie pamiętam za ile. Idziemy na zachód. I teraz tak, jeżeli jest więcej jak 9 mobów na klacie, wchodzimy w to przejście, żeby zablokować tego jednego fraza, żeby nie mógł bić druida. W taki oto sposób to robimy. Tutaj się troszeczkę był taki mały mes, ale się udało to wybić. Ok, zbieramy lota i za chwilę zbieramy tutaj z scyzorykiem ten kamień. Tu też sprawdziłem lota sobie. Ok, i tutaj jest ten kamień, pach, fraz wyskoczył, tu jeszcze jeden kamień, pach, wyskoczył, czyli tu już mamy dwa. Ściągam na lewo, tu jest kolejny, trzeci kamień. Stoimy na tym żółtym plecaku. I znowu wybijamy pełną klatę. Teraz taką ważne też jest, żeby mieć takie ustawione spoty. Jeżeli nie jesteśmy pewni, gdzie, to warto zarzucić taki żółty plecak. Coś takiego jaskrawego, oznaczającego się, żeby po prostu na samym początku ogarnąć po prostu spoty. Czasami, wiadomo, nie zawsze wejdziemy na te same spoty z powodu tego, że wyjdzie nam mob albo coś. Idziemy na wschód. Tutaj ogarniamy cały ten resp. I ten. I wrzucamy sobie Exory Gran Exory. Tu po lewej stronie jest Dark Shield. W momencie, kiedy jest więcej mobów, wrzucamy tutaj Magic Pola i obok tego Magic Pola rzuca sobie druid Wildgrove. I w tym momencie możesz się schować za ten Wildgrove i za Magic Wallem, przechodząc przez mojego Magic Walla, prawda? Tak więc jeżeli jest więcej jak 9 potworków, to jest jego droga ucieczki. Ważne jest, żeby żaden potworek nie bił druida. I tu jest kolejny kamień. Ważne jest to, żeby żaden ten
potworek nie był drugi, no bo to jest wasteowanie many, prawda? Ja jestem od blokowania, to więc tego staram się trzymać. No i jeszcze jedna runda. Tak jak mówiłem, tutaj 5 mobów. Frazli wybijamy sobie. Potem 4 na dole. Lot był tutaj niesamowity. Niecałe 600 żeśmy wyciągnęli lota. Naprawdę to jest jeden z lepszych huntów tutaj u nas. Ogólnie to jest około 1,4K, 1,5K expa na godzinę. Tak więc też nieźle. Mógłbym powiedzieć, że bardzo dobrze. Jak tutaj sprawdzałem, to już byłem po zielonej staminie. I po jakimś czasie, więc ten expa też nam spadł, nie? I to po raz kolejny ściągam sobie z środka. Zebrałem sobie wcześniej kamień. A co mogę powiedzieć, że te, potem te bakiety, które można kupić z proszkami, które zbieramy, Nightmare Blade, można wymienić na klastery, nie? Z których później można zrobić umbral itemy, nie? Tak więc te klastery są też dość wartościowe. Teraz na tym respie dokładnie 8 potworków. Więc tutaj najpierw wybieram te 8 potworków, bo dopiero później zbieram kamyczek, nie? No jak widzicie, one fajnie padają. Siadają, tak więc no, jest ciekawa sprawa. Naprawdę, jak na ten level jest to wszystko do ogarnięcia fajnie. Co mogę powiedzieć, że nigdy tutaj praktycznie nie wyszedłem z wastem. Za każdym razem jest profit. Może być to nawet 15 głupieka, ale zawsze jest profit. Nigdy nie wyszedłem tak, że wyszedłem w plecy. A czasami są tak lepsze dni, gdzie mogę być nawet i po 150, po 200k do przodu. Tak więc naprawdę, no, jest to dobry resp, gdyż jest spoko exp, bo na mniej więcej 3-4 refillach wbijam level i do tego że jest do przodu, jeżeli chodzi o profit, no to spoko, nie? I teraz tak, jak ja to robię, zatem to robię to tak, że liczę, ile z potworków mam na sobie. Jeżeli mam 7, to staram się mieć 7 otwartych potworków po prostu z dobrym lotem, w sensie takim, gdzie jest faktycznie lot, nie? Nie stare potworki, gdzie lot jest zebrany, tylko 7 dobrych. Nie, tak samo tutaj mam pełną klatę, czyli jest 8 mobów. Jest 8 mobów, czyli otwieram. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze 2. Raz, 2. Jest 8. Czyli jestem pewny, że cały lot będzie zebrany. Tutaj nie zbieram tych gold coinów z powodu miejsca, czasu i tak dalej. Ok, i tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, tutaj sobie jeszcze może wybijemy środek. Nie, dobra, sprawdzimy sobie teraz lot. Lot sprawdzam się na takiej stronie. Jak widzicie, 575k z lota. Niesamowita sprawa. Przy czym ja wyzwoistowałem 100k, drugi 170. Tak więc jest naprawdę, kurczę, dużo. Tutaj sobie policzymy, 575 minus jego waste, minus mój waste, 300k profitu na pół, 150k. Czyli po 150k profitu wyszliśmy na tym huncie, z czego ja muszę mu oddać 322, reszta jest moja. No tak więc jak widzicie, no, jest super exp. Polecam, naprawdę polecam takie rozwiązania. Wiadomo, że Knight musi mieć już troszkę więcej HP, musi to udźwignąć, te 8 mobów. Tutaj set na fizykę jak najbardziej, ten chestplate jest naprawdę, robi taką robotę. Ma 8% do fizyki. To jak widzicie, mam już 16 stron zapełnionych w depo. Na pewno nagram filmik ze sprzedaży tego lota. Będzie parę ładne, jak nie kilkanaście KK z tego. Tak więc no, będzie co walczyć, tym bardziej, że Silence Cloud mam około 200 sztuk. One chodzą po 4K za każdy item u mnie na serwerze. A tutaj stronka liczy tam bodajże 150 GP. Tak więc ten profit będzie jeszcze większy. Tu sprawdziłem expa, ale to, tak jak mówię, nie, to już jest bez zielony stamin i już troszkę po czasie. Tak więc on troszeczkę opadł. Tu jeszcze dorzucę sobie te wszystkie itemki z backpacka, zwolnię kapa. No tak więc słuchajcie, zostawcie suba, jeżeli możecie, skomentujcie, czy wam się podoba, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania albo propozycje na następne hunty, to jak najbardziej zapraszam. No i widzimy się już niedługo, nie? Na razie, hej!